do ludzi, dając od siebie dar przebaczenia. Nie jest to proste, a zapał się studzi, lecz to najlepsza droga zbawienia. Kochajmy zawsze mocniej i bardziej, prostujmy ścieżki, nim nadejdzie czas. Podobno zawsze nad złem zwycięża przebaczenie, pozbawienia sam. Kochajmy zawsze mocniej i bardziej, prostujmy ścieżki, nim nadejdzie czas. Podobno zawsze nad złem zwycięża przebaczenie, pozbawienia sam. Zawsze mocniej i bardziej, prostujmy ścieżki, nim nadejdzie czas. Bo dobro zawsze nad złem zwycięża, przebaczenie pozbawienia znak. Kochajmy zawsze mocniej i bardziej, prostujmy ścieżki, nim nadejdzie czas. Bo dobro zawsze nad złem zwycięża, przebaczenie do zbawienia zna. Kochajmy zawsze mocniej i bardziej, prostujmy ścieżki, nim nadejdzie czas. Podobno zawsze nad złem zwycięża, przebaczenie do zbawienia zna. Kochajmy zawsze mocniej i bardziej, prostujmy ścieżki, nim nadejdzie czas. Kościoła Matki Bożej Niepokalanej i Sanktuarium Świętej Rity w Nowym Sączu witają Państwa Piotr Gąsienica, dyrektor Małopolskiego Centrum Sztuki w Nowym Sączu oraz wiceprezes Związku Podhalan w Polsce imienia świętego Jana Pawła II. Oraz Łukasz Lech, artysta, dziennikarz, reżyser dzisiejszego koncertu. Naszą śpiewaną modlitwą rozpoczęliśmy tytułową pieśnią naszego muzycznego spotkania autorstwa Anny Sokołowskiej, Jala Brudzińskiej, Macieja Niecia i Magdaleny Sroki. Oczywiście z udziałem znakomitych artystów orkiestry, chóru Filharmonii Krakowskiej pod dyrekcją Mieczysława Smydy. Patronat honorowy objęli Jego Ekscelencja Andrzej Jerzy, biskup tarnowski. Pan Witold Kozłowski, marszałek województwa małopolskiego. Pan Patryk Wicher, poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej. Szanowni Państwo, organizatorem naszego koncertu jest parafia Matki Bożej Niepokalanej i Sanktuarium Świętej Rity w Nowym Sączu.
na czele z księdzem proboszczem Czesławem Paszyńskim, którego serdecznie prosimy o słowa powitania. Jak już było powiedziane, koncert ma wymowny tytuł Od przebaczenia do zbawienia. Dedykujemy go Bogu w Trójcy Świętej, jedynemu i świętym, którzy patronują w naszej świątyni, Matce Bożej Niepokalanej, która jako pierwsza patronuje naszemu kościołowi parafialnemu, a od 20 lat także Święta Rita, która tak w krótkim czasie zasłynęła wieloma cudami, uproszonymi łaskami, znakami i od 2 lat już cieszymy się darem jej sanktuarium. Głęboki pokłon w sercu uczyńmy dla naszych patronów, a także dla błogosławionego kardynała Stefana Wyszyńskiego, dla którego z wdzięcznością też śpiewamy ten koncert Bogu na chwałę. Wiemy, że nasza ojczyzna jest znowu na zakręcie historycznych dziejów, bardzo podzielona. Mówimy wiele o zjednoczeniu, a szatan wydaje się zwyciężać. Niech ten koncert wyśpiewany i przemodlony będzie tym ziarnem, które wyda dobry plon w naszych sercach, a przez nas, w naszym otoczeniu, bo tylko w ten sposób możemy przemieniać i zmieniać codzienność, nasze jutro z Jezusem, który zmartwychwstał. To jest nasza siła, to jest nasza motywacja. Partnerem głównym naszego koncertu jest województwo małopolskie. Bardzo serdecznie witamy wśród nas panią Martę Mordarską, radną Sejmiku Województwa Małopolskiego i bardzo prosimy o zabranie głosu w imieniu pana Witolda Kozłowskiego, marszałka województwa małopolskiego. I proszę państwa, powiem jeszcze jedną rzecz. Województwo małopolskie to niezwykła kuźnia kultury. Tu odbywa się tak wiele wydarzeń, wiele z udziałem właśnie województwa małopolskiego. Dziękujemy, że telewizja Trwam tak często może gościć tutaj w Małopolsce. Zapraszamy serdecznie panią radną. Prosimy o zabranie głosu. Czcigodni księża, szanowni państwo, mam wielki zaszczyt i przyjemność w imieniu pana marszałka Witolda Kozłowskiego, który niestety nie mógł być tu dzisiaj osobiście, powitać państwa i podziękować organizatorom za ten niezwykły koncert, który za chwilę się odbędzie. To wielki dar serca i pamięci dla niezwykłych Polaków, niezwykłych kapłanów. Święty Jan Paweł II, ksiądz kardynał Wyszyński i Matka Boża, której dzisiaj w tym koncercie artyści oddadzą hołd, to dowód na wielką lekcję patriotyzmu i pamięci o tym, co nas łączy i co dla nas w tych czasach jest szczególnie najważniejsze. Mam ogromną radość w sercu, że Samorząd Województwa Małopolskiego może współfinansować takie wydarzenie jak to dzisiejsze i jak to już zostało powiedziane, z całą pewnością nie ostatnie. Niech ten koncert zapadnie państwu głęboko w pamięć, a pewnie jeszcze bardziej w serce, po to, żeby czerpać z niego siły i nadzieje na każdy codzienny dzień. Wszystkiego dobrego, szczęść Boże i dobrego koncertu. Ksiądz proboszcz był łaskaw już przywitać kolejnego naszego gościa honorowego, panią wiceprezydent miasta Nowego Sącza, Magdalenę Majkę, która teraz zabierze głos w imieniu prezydenta Nowego Sącza, Ludomira Hanzla. Zapraszam serdecznie. Szczęść Boże. Szanowni państwo,
w imieniu pana prezydenta Ludomira Handzla chciałabym na początku podziękować księdzu proboszczowi za tę wspaniałą myśl, za ten pomysł, aby w tak piękny, niezwykły sposób podziękować za dar beatyfikacji księdza kardynała Wyszyńskiego i wspólnie pomodlić się o to, co jest również intencją dzisiejszego koncertu, o pojednanie, o zgodę. Ja sama bardzo wierzę w to, że muzyka, zwłaszcza taka muzyka, jakiej już wysłuchaliśmy i będziemy słuchać dziś wieczorem, jest jedną z najpiękniejszych form modlitwy. Trwajmy w tej modlitwie, my, którzy będziemy jej słuchać i oczywiście ci, którzy będą ją dla nas wykonywać. Bardzo cieszę się, że miasto Nowy Sącz mogło przyczynić się w pewnym stopniu do tego, że ten koncert dzisiaj się odbywa i sama ogromnie się cieszę z tego, że będę mogła na nim być i tej wspaniałej muzyki wspólnie z Państwem słuchać. Czasem myślimy sobie, cóż to takiego przebaczyć? Ale wystarczy, że człowiek czy sytuacja dotknął nas osobiście, a zmienia się wszystko. Często mówimy, wybaczyłem, ale nie potrafię zapomnieć, ale nie chcę mieć już nic wspólnego. Przebaczenie to bezwarunkowa miłość, która stanowi fundament pojednania. Czas pandemii wzbudził w nas chyba jakąś wielką tęsknotę za spotkaniem z drugim człowiekiem, a jednocześnie zmęczył pewnie zbyt częstym przebywaniem z najbliższymi. A przecież ważne jest, by akceptować ludzkie słabości. Uczmy się tego, by móc w pełni świadomie powiedzieć za błogosławionym kardynałem Stefanem Wyszyńskim, że ludzi powinniśmy przede wszystkim kochać za ich wady. Umiemy żyć obok zła. Nauczmy się w końcu żyć obok siebie. Zła. Nie widzieć krzywd, ani łez, ani biedy. Tysiące spraw każdy ma, a przecież nikt czasu nie da na kredyt. Lecz po dniu wiecznie zdyszanym, gdy zamilknie zamków szczęk, słychać przez zbrojone ściany, jak drży nasz własny lęk. Żyć obok zła, nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Kłopotów moc każdy ma, o których nikt oprócz niego nic nie wie. Dzielmy się chlebem i troską, niech już nikt nie będzie sam. Ziemia jest globalną wioską, tym bardziej więc się uda nam.
zła. Nauczmy się wreszcie żyć obok siebie. Chcę Ci dzisiaj podarować owoc życia, życia, które zmienić tak bardzo chcę. Więc przyjmij łzy, Panie, tej nocy wypłakane, tak niewiele mogę Ci dać. Wiem, że nie cofniesz głowy, mnie obronisz i nie pozwolisz miejscu stać. Wybacz, Panie, Panie drogi, tak niewiele szans dał mi świat, tak mi trudno znaleźć ścieżkę swoją. Zagubiony w marzeń szumie, iść przed siebie wciąż nie umiem. Puste ręce pokazuję Ci. Więc przyjmij łzy, Panie, tej nocy wypłakane, tak niewiele mogę Ci dać. Wiem, że nie cofniesz dłoni i zawsze mnie obronisz i nie pozwolisz stać. Więc przyjmij łzy, Panie, tej nocy wypłakane, tak niewiele mogę Ci dać. Wiem, że nie cofniesz dłoni i zawsze mnie obronisz i nie pozwolisz w miejscu stać. Ciebie proszę dziś, nie zmuszą mnie do nienawiści. Moja wola wolna jest. Wiem, że pragnienie to może się ziścić. Ukoić mnie, uleczyć ból. W czyim imieniu i jakim prawem pytają mnie, pytają mnie, pytają mnie. To nigdy nie
są ostre. Lecz jak dalej mamy żyć, gdy z gardła wyrywa się krzyk? Nie zrozumiem, kto nie kochał, ile ludzkie serce zdoła znieść. Kto ma uszy, ten niech słucha, przeznaczenie sercem jest. Nie zmuszą mnie do nienawiści, moja wola wolna jest. Wiem, że pragnienie to może się ziścić, ukoić je, uleczyć ból. Nie zmuszą mnie do nienawiści, moja wola wolna jest. Wiem, że pragnienie to może się ziścić, ukoić je, uleczyć ból. Nie zmuszą mnie do nienawiści, moja wola wolna jest. Wiem, że pragnienie to może się ziścić, ukoić je, uleczyć ból. Nie zmuszą mnie do nienawiści, moja wola wolna jest. Wiem, że pragnienie to może się ziścić, ukoić je, uleczyć ból. Nie zmuszą mnie, by mnie nienawidzić chciał, nieustannie winy wypominał. Kocha się, gdy zaciska zęby gniew. Każda rzecz, wielka rzecz, tak kosztowna, trudna jest. Czujesz to, widzisz to, moje przebaczenie weź. Daj mi dłoń, moja już wyciągnięta dawno jest. Kocha się, gdy zaciska zęby gniew. Każda rzecz, wielka rzecz, tak kosztowna, trudna jest. Daj mi dłoń, moja już wyciągnięta moja dłoń jest. Nie zmuszą mnie do nienawiści, moja wola wolna jest. Ukoić gniew, uleczyć ból. Nie zmuszą mnie do nienawiści, moja wola wolna jest. Wiem, że pragnienie to może się ziścić. Ukoić gniew, patrzymy wstecz, bo nie zawsze przeszłość jest piękna. Sny to jedyna rzecz, której jeszcze trzeba się lękać. Nie płaczmy nad sobą, nie płaczmy. Przyjrzyjmy się sobie, zobaczmy, co jeszcze zostało, co jeszcze jest w nas. Za dużo, za mało, w sam raz. Nie patrzmy nad sobą, nie skuczmy. Przyjrzyjmy się sobie, choć jeden, choć raz. Czy jeszcze jest człowiek, czy człowiek jest w nas? My nie jesteśmy źli, choć nerwowi czasem nieskładni. Czas już naprawdę, by znów zobaczyć się zgodnych z prawdą, bo my to ty i ja, nasi kumple, żony, znajomi. Niech się rozwieje mgła, nim żałobne zagrają dzwony. Nie płaczmy nad sobą, nie płaczmy. Przyjrzyjmy się sobie, zobaczmy, co jeszcze zostało, co jeszcze jest w nas. Za dużo, za mało, w sam raz. Nie płaczmy nad sobą, nie smućmy. Te smuty uczone porzućmy. Przyjrzyjmy się sobie, choć jeden, choć raz. Czy jeszcze jest człowiek, czy człowiek jest w nas. Nie płaczmy nad sobą. Co zostało w nas?
choć raz, czy jeszcze jest człowiek, czy człowiek jest w nas. Przebaczenia czas nie skończył się, zawsze Pan przebaczać grzechy chce. Pragnie wciąż miłosiernym być, żeby człowiek mógł ponownie pełniej żyć. Czemu zwlekasz nas czekać? Jezus przyszedł do człowieka. Ciebie dla człowieka, dla nas wszystkich miłosierdzie ma. Czemu zwlekasz, czekasz? Jezus przyszedł do człowieka, do takiego jak ty i jak ja. Już nie zwlekaj, nie każ czekać, on dla ciebie. Serce ma. Marnotrawny syn powrócił w dom, chociaż obrał w życiu drogę złą. Zaraz ten Jezus przyszedł do człowieka, do takiego jak ty i jak ja. Już nie zwlekaj, nie każ czekać, on dla ciebie, dla człowieka, dla nas wszystkich miłosierdzie ma. Czemu zwlekasz, każ czekać? Jezus przyszedł do człowieka, do takiego ja. Już nie zwlekaj, nie każ czekać, on dla ciebie, dla człowieka, dla nas wszystkich miłosierdzie ma.
głową w dół. Wciąż daleko ziemia, jak cierpliwy bywa Bóg. Bo tym razem dał mi czas, choć nie prosiłam go. Płaci się za błąd. Wybacz każdy zmarnowany dzień, wybacz każdy wydłużony sen, wybacz myśli jak szalone, co nie dały iść, tłumaczenie, że to nic. Wybacz słowa jak piekące łzy, dłonie, gdy wypada wszystko z nich. Wybacz wszystko, co mam w tobie, serce ciągle nowe, prawdy, której nie chcę znać, Panie, Ty. Ktoś mi jednak pomógł spaść. Wybacz każdy zmarnowany dzień, wybacz każdy wydłużony sen, wybacz myśli jak szalone, co mi dały żyć, tłumaczenie, że to nic. Wybacz słowa jak piekące łzy, dłonie, gdy wypada wszystko z nich. Wybacz wszystko, co mam w sobie, wersje ciągle nowe, prawdy, której nie chcę znać. Panie, Ty! Panie, Ty! Tłumaczenie, że to nic. Wybacz słowa, jak mi końcu ty, dłonie, gdy wypada wszystko z nich. Wybacz wszystko. Do pojednania z Bogiem prowadzi poprzez pojednanie z ludźmi. Odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Słowa te stanowią potężną zaporę przeciw narastaniu nienawiści i odwetu. Za wzniosłymi słowami papieża szedł żywy przykład jego życia. Zaraz po zamachu tak mówił. Pamiętam tę drogę do szpitala. Zachowałem jeszcze przez pewien czas świadomość. Miałem poczucie, że przeżyję. Cierpiałem. Był powód do strachu, ale miałem taką dziwną ufność. Mówiłem do księdza Stanisława, że bezgranicznie wybaczam zamachowcowi. Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyński mówił: nie zmuszą mnie, żebym ich nienawidził. Mówił także, że nie ma takiej krzywdy, której nie można by było przebaczyć. Ale chyba najważniejsze jego przesłanie to te, że nienawiść możemy uleczyć tylko miłością. Nie byłoby papieża Polaka bez kardynała Wyszyńskiego. Nie byłoby wolnej Polski bez tych wielkich postaci, bez ich nauki
o fundamencie, o przebaczeniu, o pojednaniu. To przecież jedyna droga do szczęścia ludzkości. Posłuchajmy, jak pięknie Jan Paweł II mówił o swoim ukochanym prymasie tysiąclecia, a tę część naszego koncertu dedykujemy właśnie świętemu Janowi Pawłowi II. Kochany księże prymasie, prowadziłeś ty niestrudzony sługo ludu Bożego, ty niestrudzony, niezmordowany miłośniku i służebniku Pani Jasnogórskiej, wprowadziłeś w program swojego prymasowskiego pasterzowania odwiedziny papieża w Polsce. Księże prymasie, pozwól mi tylko to jedno jeszcze powiedzieć, że ci się spełni. I ja za to Bogu dziękuję, że ci się spełnia ten punkt twojego odważnego, bohaterskiego programu duszpasterzowania w Polsce i w świecie współczesnym. Do stolicy apostolskiej cię powołał Bóg, byś godności człowieczeństwa dzielnie strzegł. Bezgranicznym zaufaniem cię obdarzył lud, więc go prowadź na XXI wiek. Święty Ojcze, spróbuj jeszcze raz wziąć w opiekę swój kochany kraj. Niech nadzieja nie opuszcza nas. W domu Twym pobłogosław. Zawierz Polskę, udręczony lud, naszej Matce niech uczyni cud. Niechaj miłość znów zamieszka w nas, w domu Twym, tu nad Wisłą. Dziś z nadzieją spoglądamy na Twój każdy gest, że Duch stąpi i odnowi ziemię tą, że nie będzie więcej Polska krwawych chronić łez. Naszą tarczą przeciw wrogom Twoja dłoń. Święty Ojcze, spróbuj jeszcze raz wziąć w opiekę swój kochany kraj. Niech nadzieja nie opuszcza nas. Podnieś dłoń, pobłogosław. Weź w opiekę naszych ojców kraj, tak jak kiedyś znów nam siłę daj. Niech nadzieja pozostanie w nas. Podnieś dłoń, pobłogosław. Święty Ojcze, spróbuj jeszcze raz wziąć w opiekę kochany kraj. Niech nadzieja nie opuszcza nas. Podnieś dłoń, pobłogosław. Weź w opiekę naszych ojców kraj, tak jak kiedyś znów nam siłę daj. Niech nadzieja znów zamieszka w nas.
Boże Święty, dzięki Ci za Twą wiarę prostą tak, za Twą miłość w sercu, co rozświetlała ciemne dni. Każdą myślą mego dnia idę tam, gdzie jesteś Ty. Ufam mocno, Panie nasz, że każdemu niebo dasz. Dziś wspominam jeszcze raz, Ojcze Święty, Twoją twarz i powierzam Twej opiece pogubiony świat. Dziś wspominam jeszcze raz, Ojcze Święty, Twoją twarz i powierzam Twej opiece pogubiony świat. Dziś wspominam dawne dni, kiedy byłeś z nami Ty. Dziś wspominam każdy dzień, każda chwila jakby cień. Chociaż w sercu smutno jest, a wspomnienia ranią tak, to ja jednak dobrze wiem, że Ty żyjesz ciągle w nas. Dziś wspominam jeszcze raz, Ojcze Święty, Twoją twarz i powierzam mnie jak żyć, kochać, marzyć, wierzyć, być. Tyle lęku jeszcze w nas, a Ty, Ojcze, pokój masz. Niech swe moce
wiem, jak trudno wciąż walczyć ze złem. Ono ludzi zwodzi, często wierzą w nie. Chętnie pomożemy, bo świat to nasz dom. Serca nasze złączymy i pokonamy. Zachować to, co ma. Nie, emocje już nie zagrożą nam. Chcemy bezpiecznie doczekać tych lat. Ześlij proszę pokój na cały świat. Gołębie na ramieniu siada, nie zna co nieszczęście, wojna i zagłada. Mocno go przytrzyma, nie pozwól odlecieć, niech z nami zostanie na tysiąclecie. Oddychał jak powietrze.
Bogiem życie wieść. Właśnie za to kochaliśmy Cię. O Maryjo, Matko Miłosierdzia, czuwaj nad wszystkim, aby nie był daremny krzyż Chrystusa, aby człowiek nie zagubił drogi dobra, nie utracił świadomości grzechu i umiał coraz głębiej ufać Bogu, bogatemu w miłosierdzie, by z własnej woli spełniał dobre czyny, które Bóg z góry przygotował i w ten sposób żył ku chwale Jego majestatu. Tak modlił się święty Jan Paweł II. Nie jest łatwo, mimo doznanych krzywd, zawodów, powiedzieć: kocham Cię. Ale jest to możliwe, kiedy całkowicie oddamy się Maryi, tej niepokalanej, kiedy z naszych rąk puścimy to wszystko, co nas przytłacza, to, że dążymy do czegoś za wszelką cenę. Maryjo, pomóż nam uwolnić się od tej doczesności. Pomóż nam zwyczajnie przebaczać, pojednać się. Maryjo, niepokalana Pani z sądeckiej świątyni, zmieniaj nasze życie. A później serdecznie zapraszamy do wspólnego śpiewania wraz z artystami tych znanych, pięknych pieśni, piosenek maryjnych. Serdecznie o to prosimy zarówno Państwa zgromadzonych w tym pięknym kościele, jak i widzów telewizji Trwam przed telewizorami. Zatem cześć Maryi. Królowo Polsko, odnawiamy dziś śluby przodków naszych i Ciebie za patronkę naszą i za królową narodu polskiego uznajemy.
przyrzekamy wypowiedzieć walkę lenistwu i lekkomyślności, marnotrawstwa, pijaństwa i rozwiozłości. Przyrzekamy zdobywać cnoty, wierności i sumienności, pracowitości i oszczędności, wyrzeczenia się siebie i wzajemnego poszanowania, miłości i sprawiedliwości społecznej. Królowo Polski, przyrzekamy. Piękna jak wiosna, żyła prosto, zwyczajnie jak my. Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Dobro nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Matka, która wszystko rozumie, serce ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Czyń go swym i we mnie miłość wznieć. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu. Ave Maria, gratia plena, Boże, stanie ciałem w każdym z nas.
widziano znów koniec świata. Ludzie widzieli znaki na niebie. A ja z radością na koniec świata, na koniec świata biegnę do ciebie, do ciebie, do ciebie. Świat się nie kończy, świat się zaczyna. Miłość do świata, sens i przyczyna. Dopóki kocha się moje ludzi, słońca na niebie Bóg mnie rozbudzi. Dopóki kochasz mnie, a ja ciebie, Bóg nie zagasi słońca na niebie. Dopóki miłość nas wszystkich łączy, świat się zaczyna, świat się nie kończy. Świat się nie kończy, świat się zaczyna. Zapowiedziano znów świata koniec. Ktoś wielkim głosem woła na drogę. A ja przybiegłam na świata koniec, bo znów odkryłam w końcu swą drogę, swą drogę, swą drogę. Świat się nie kończy, świat się zaczyna. Miłość do świata, sens i przyczyna. Dopóki kocha się twoje ludzi, słońca na niebie Bóg mnie rozsudzi. Dopóki kochasz mnie, a ja ciebie, Bóg nie zagasi słońca na niebie. Dopóki miłość nas wszystkich łączy, świat się zaczyna, świat się nie kończy. Świat się nie kończy, świat się zaczyna. Powiedziano znów koniec świata. Znane jest miejsce, znana jest data. A ja przybiegłam na świata koniec, by oddać światu najlepsze lata. Lata, lata, lata. Świat się zaczyna. Miłość do świata, sens i przyczyna. Dopóki kocha się twoje ludzi, słońca na niebie Bóg mnie ostudzi. Dopóki kochasz mnie, a ja ciebie, Bóg nie zagasi słońca na niebie. Dopóki miłość nas wszystkich łączy, świat się zaczyna, świat się nie kończy. Świat się nie kończy, świat się zaczyna. Swym zmartwychwstaniem. Ty, Panie, tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się. Tylko Ty, Panie, tylko Ty. Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się. Tylko Ty, Panie, tylko Ty. Ty oddałeś życie za nas wszystkich. Ty, Panie, i dlatego jesteś tak mi bliski. Ty, Panie, u Twych stóp cały świat. Ty wiesz, co czeka nas. Tylko Ty, Panie, tylko Ty. U Twych stóp cały świat. Ty wiesz, co czeka nas. Tylko Ty, Panie, tylko Ty. W moim sercu jesteś w dzień i w nocy. Ty,
Panie. Choć mym oczom jesteś niewidoczny, Ty, Panie. Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się. Tylko Ty, Panie, tylko Ty. Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się. Tylko Ty, Panie, tylko Ty. Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się. Tylko Ty, Panie, tylko Ty. Tylko Ty jeden wiesz, co w mym sercu dzieje się. Tylko Ty, Panie, tylko Ty. Piękniejsza od słońca, o gwiazd, jaśniejsza Maryjo,
ci dziś, kiedy poznamy twą miłość. Ty coś piękniejsza od słońca, od gwiazd, jaśniejsza Maryjo. Daj nam zapłakać z radości dziś, kiedy poznamy twą miłość. W ręku u boku Maryi zapraszam Chrystusa w mój dom. Do Polski mojej, co nie ma siły, wznosi ku niebu twą dłoń. Powierzam ludzi ich myśli zmieszane, serca ściśnięte przez ból, bo są jeszcze dusze oddane, jeszcze nie zwietrzała sól. Przebiega w beznadziei pełnej trosk. Już brak nam sił i wiary brak. Tak wiele razy zabił z nas przewrotny los. Gdy w sercu lęk, gdy w duszy mrok, trudno nadzieję mieć na nowe, lepsze. Lecz trzeba nam dziś mimo to w przyszłość uwierzyć i nadzieję zmienić w czyn. Pobłogosław nas na nowe dni, na te znane i nieznane. Co nas czeka, tego nie słów, tyle obietnic danych nie spełniło się. Wierzyć więc, jak ufać lud, kiedy się nie wie, co przyniesie nowy dzień. Niełatwo jest uwierzyć, gdy prócz rozczarowań dał nam los.
Kiedy znów będziemy mieć w dzieciństwa dni.